Zaczęło się od tego, że zaprosiliśmy szkoły właściwie z całego terenu Krakowa do udziału w projekcie Młodym Okiem na Zieleń. Zgłosiły się szkoły, które przez cały rok szkolny od października do kwietnia uczestniczyły w naszych wykładach i warsztatach. Na koniec wynikiem ich pracy było opracowanie koncepcji ogrodu. Powstało kilkanaście projektów, które zostały zaprezentowane przed jury turnieju Wiedzy o Środowisku. I projekt ten, Gimnazjum nr 17, zyskał największe uznanie jury. I właściwie od miesiąca kwietnia rozpoczęły się prace od ponownego projektowania do momentu nasadzania, gdzie właściwie w czerwcu zakończyliśmy nasadzanie, młodzież poszła na wakacje. Nauczyciel gimnazjum nr 17 zaopiekował się na czas wakacji ogrodem, no a we wrześniu znowu wróciliśmy do ogrodu, rozpoczęliśmy prace pielęgnacyjne i uroczyście dzisiaj ten ogród właśnie otworzyliśmy. Odpowiedzieliśmy na apel Centrum Kultury Cypriana Norwida i to jest inicjatywa dzieci, które bardzo chciały zaprezentować się na tym konkursie i stworzyć swój własny projekt, swoją własną wizję ogrodu, w którym mogłyby się uczyć, bawić, odpoczywać. Jako koło biologiczne od pierwszej klasy działamy w takiej organizacji i myśleliśmy, żeby pokazać naszą szkołę od właśnie nie tylko takiej strefy artystycznej, ale również biologicznej, zrobić coś dla uczniów następnych roczników. Te postępy, które są widoczne, to na pewno będą zachęcały następne pokolenia, następne klasy do udziału i do zaangażowania w pracę nad tym ogrodem. Duże poświęcenie, ale młodzież jest bardzo chętna. Zgłaszają się uczniowie z klas młodszych, czyli z klas drugich i pierwszych, w celu zapisania się do kółka ogrodniczego, które głównie będzie pracowało w ogrodzie i doskonaliło to, co zrobili starsi koledzy, pierwszą tą odsłonę i ekspozycję. W związku z tym jestem spokojna, że na pewno następcy będą i równie oddani i działający z wielką pasją i sercem. Przygotowaniem wersji symultanicznej tej produkcji trwały kilka lat, a projekt Matrix Live Filming Concert jest amerykańsko-niemiecko-polską koprodukcją realizowaną we współpracy z kompozytorem Donem Davisem, European Film Philharmonic Institute i studio Warner Bros. Niedaleko klasztoru w Mogile znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków przyrodniczych na terenie Krakowa. Jest to 24-hektarowy Lasek Mogilski. Lasek Mogilski jest pozostałością wielkiej prasłowiańskiej puszczy, która niegdyś zarastała
cały nasz kraj. Większość tej puszczy została wycięta. Lasek Mogilski ocalał być może dzięki temu, że był własnością cystersów, ale z Koprzywnicy. Cystersi Mogilscy odkupili go dopiero w latach 30. XX wieku i dzięki temu możemy dziś chodzić alejkami wśród 100-150-letnich drzew. Dochodzimy do niewielkiej polany, gdzie niegdyś rosły trzy potężne dęby. Na jednym z tych dębów w roku 1928 zawieszono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zakupiony w Częstochowie, poświęcony w kościele Bernardynów i przeniesiony wałami wiślanymi aż w to miejsce. Ten obraz był obiektem kultu i kiedy wybuchła II wojna światowa, ludzie zbierali się tutaj przy tym obrazie, modlili się. W 1945 roku, kiedy na Kraków szła Armia Czerwona, bardzo bano się, że Rosjanie idąc z tej strony zniszczą wieś Mogiła i okoliczne wsie. Kiedy okazało się, że Rosjanie weszli do Krakowa z zupełnie innej strony i nie było tutaj żadnych zniszczeń, postanowiono ufundować w tym miejscu kapliczkę. Duchem tego całego przedsięwzięcia był pan Tadeusz Lamot, który zresztą przyniósł tutaj ów obraz w 1928 roku. Jan Figiel z pobliskiej wtedy wsi, a dzisiaj dzielnicy Krakowa Łęk, wybudował niewielką kapliczkę. Ta kapliczka została potem powiększona i możemy ją podziwiać dzisiaj.